Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj film będzie nieco inny. Dzisiaj mam dla Was troszkę newsów dotyczących Plarium, ale nie będę tylko o nich rozmawiał. Chciałbym, żeby to był taki wstęp do dyskusji o tym, co mogłoby się w grze zmienić, żebyśmy byli, czerpali jeszcze większą przyjemność z grania. Ostatnio trafiłem na taki artykuł napisany przez yy, gracza Plarium, który jest byłym pracownikiem Ubisoftu, więc ma doświadczenie, jeśli chodzi o świat. Gamingowy o firmy tworzące gry. Więc kilka rzeczy mi się spodobało naprawdę w tym artykule i chciałbym Wam o tym opowiedzieć. No ale na początek przejdźmy do tych newsów. Pierwszym newsem, który dla Was mam jest to, że dosyć niespodziewanie dziś w tym tygodniu pojawiła się informacja o tym, że w Plarium zmienia się CEO. Poprzedni przyszedł. No, nieco ponad 2 lata, przyszedł, objął tą rolę nieco ponad 2 lata temu. I to jest dosyć, więc jest to dosyć szybka zmiana. Ten pan, który, którego widzicie na zdjęciu, Shraga Mor będzie od, pod koniec lutego zostanie nowym szefem Plarium. On, podobnie jak poprzedni CEO, jest Izraelitą, tylko siedziba główna tej firmy znajduje się. W Izraelu, mimo tego, że tak główna część, najwięcej, chyba dwie trzecie pracowników, przynajmniej przed wojną, tak było, było na Ukrainie. Chyba 700 tysięcy osób pracuje, czy pracowało przed wojną właśnie na Ukrainie. I na Ukrainie mamy całą ekipę dotyczącą ludzi programistów, ludzi pracujących nad rozwojem gier. Wiem, że jest jakieś małe studio jeszcze w Stanach Zjednoczonych, a w Izraelu tam raczej marketing, finanse, tego typu rzeczy i tam siedziba główna była. No i zmiana. Pan ma, ponad tutaj piszą, że ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży, no i to pewnie będzie zmiana na pozycji lidera, pewnie będzie też oznaczać, jakie zmiany w grze. Nie spodziewam się, żeby gra jakieś nagle jakieś bardzo duże, duża zmiana, jeśli chodzi o kierunek była, ponieważ, no ta gra mimo wszystko radzi sobie bardzo dobrze od strony biznesowej, zarabia kupę pieniędzy. Tutaj, nie wiem czy tutaj to piszą, ale kilka miesięcy temu pojawił się artykuł, gdzie mówiono o tym, że już ponad miliard, 4 lata ponad miliard dolarów ta gra na siebie zarobiła, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Ciągle przyciąga bardzo dużo nowych graczy, jest tutaj w swojej kategorii nieustannie liderem, więc... Jakiś dramatycznych zmian bym się nie spodziewał, ale ta zmiana może jakieś zmiany ze sobą, na pewno jakieś zmiany ze sobą pociągnie. Pamiętam jak w 2020 roku zmienił się poprzedni CEO, przyszedł. No było dużo zmian na lepsze. Przede wszystkim poprawiła się dużo komunikacja z graczami. Wcześniej to bardzo kulało. Wszyscy informacje przekazywane twórcom tutaj były dużo szersze. Dużo bardziej regularne pojawiły się właśnie też, czy w grze bezpośrednio informacje się zaczęły pojawiać dużo częściej. Zaczęli też słuchać graczy. Oczywiście robili, zaczęło się to zmieniać bardzo powoli i ciągle bardzo dużo zmian potrzebujemy i poprawy potrzebujemy w tej, w tej kwestii, ale zaczęło się coś dziać wcześniej, w ogóle nas nie słuchali, naszego feedbacku nowy CEO sprawił, że coś zaczęło się tutaj robić. No i to, co się zmieniło dla graczy, to to, że na przykład eventy dotyczące szardów zaczęły pojawiać się regularnie i zaczęliśmy mieć informację o tym, kiedy się będą. Wcześniej podwójne szanse były raz na 5-6 tygodni, nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy to będzie. Po prostu logowaliśmy się do, grze, do gry i nagle widzieliśmy, o, portal się świeci, znaczy się, coś się dzieje. Wcześniej nie było takiej informacji, nie było to jakoś regularnie, więc tutaj to była naprawdę fajna zmiana. Zobaczymy, co będzie teraz. A teraz jeszcze przejdę do, e, drugiej, do drugiego news'a, który dla Was mam. E, drugi news dotyczy nowego biura e, Plarium. Jeżeli jesteście na moim kanale trochę dłużej, to możecie pamiętać, że rok temu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Dow Jones, chyba, w, tak, to chyba wtedy, Dow Jones podał informację, że Plarium będzie otwierać biuro, czy planuje otworzyć biuro. W Polsce, we Wrocławiu. Co było dla mnie interesującą informacją, ponieważ ja mieszkam we Wrocławiu, i mogło to stworzyć jakieś ciekawe możliwości dla mnie. No ja przez ostatni rok starałem się co jakiś czas monitorować sytuację, sprawdzać, czy coś się dzieje, ale żadnych informacji na ten temat nie było, więc sprawdzałem, czy są oferty pracy we Wrocławiu sanotarium. Nic. Nie. Tutaj teraz jestem na ich profilu na LinkedInie i tutaj Widziałem, że jest dwóch pracowników plarium właśnie we Wrocławiu, więc myślałem, że może coś się dzieje. No ale przed wczoraj chyba, czy no, tak dwa dni temu pojawił się u nich taki post. O, zobaczmy, jak to przetłumaczy. Mamy nowe biuro plarium, ale w Warszawie przeszło etap testów yy, i czyli nie Wrocław, a Warszawa, ale mamy biuro, biuro w Polsce. No i tutaj mamy kilka zdjęć pokazujących jak to biuro wygląda fajne biurka mają o tutaj widzę jakaś budka do pracy ktoś chce w ciszy popracować albo ma jakiegoś jakieś spotkanie żeby nie przeszkadzać innym ciekawa sprawa yy, dywan na biurku o, bardzo fajne fajne biuro aczkolwiek powiem że jakoś nie odbiega od standardów które ja Y, które ja znam, bo ja też w Korpu pracuję od, od wielu, wielu lat. No, w każdym razie mamy biuro nie, nie we Wrocławiu, a w Warszawie. Ok, to jest tyle, jeśli chodzi o newsy, a teraz przejdźmy do gry i pomówmy o tym, co ta nowa zmiana na pozycji y, szefa mogłaby wnieść, czego moglibyśmy oczekiwać w grze. Na początek, może pomówmy troszkę o zmniejszeniu. RNG w grze. Mamy kilka nowych rzeczy, które się pojawiły w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, które mocno podniosły poziom RNG w grze. Na początek, pomówmy, nie tutaj, na początek przejdźmy do dungeonów i pomówmy o tym. Sand Devils Necropolis. Możemy asendować rzeczy. Niestety to powoduje, to dodało duży poziom RNG w grze, ponieważ jak sobie chcemy coś Asendować, tutaj nie będę, chociaż zobaczmy. Może mam akurat szczęście. Akurat mam misję, że muszę coś asendować. Yy, tutaj ok, zobaczmy to. W każdym razie, jeżeli coś asendujemy, to mamy losowy stat, który może się tutaj pojawić. Tak i widzimy, to są wszystkie staty, które, może, które mogą wpaść, jeżeli będę asendował tą broń. No i zobaczmy, mam szczęście, czy nie mam szczęścia. No, jest średnio akurat stat, który się może przydać Daczess, ale z drugiej strony, jest to defense płaski. Więc, co można by tutaj zrobić? Bardzo fajną zmianą byłoby, gdyby zawsze asendować główny stat i dodawać bonus do głównego statu. To wyeliminowałoby RNG i to sprawiłoby, że to byłoby dużo bardziej przyjazne y, dla graczy. I myślę, że wielu graczy. Y, by się tym zainteresowało po prostu, kiedyby wiedzieli, że OK, mam tutaj HP procentowe, więc jeszcze więcej HP procentowego będę miał, mam tutaj, nie wiem, buty speed, i jeszcze więcej speedu by, bym miał i tak dalej, i tak dalej. To sprawiłoby, że naprawdę dużo więcej graczy byłoby tym zainteresowanych. Formą pośrednią mogłoby być możliwość tutaj robienia, tak jak w przypadku. Tutaj mamy rework i możemy użyć. Chaos OR do tego, żeby zmienić wszystkie staty, ale nie tak, nie, nie tak jak to tutaj działa, że wszystko się zmienia też losowo, ale tylko właśnie ten stat tutaj i na przykład używać do tego dżemów I każdy kolejny, nie, żeby nie byłoby tak jak tutaj, że możemy to zrobić tylko i wyłącznie raz, tylko żeby to była powiedzmy 10 razy. 10 razy, ale za każdym razem ilość gemów potrzebnych do zrobienia tego, ten koszt rósł to by naprawdę też bardzo e, sprawiło, że dużo ciekawsze byłoby to, ale przede wszystkim, gdyby tu była gdyby tutaj rósł ten bazowy stat, to byłaby, to byłoby najlepsze rozwiązanie ok, to jeśli chodzi o RNG związane z ascendowaniem przejdźmy do innej rzeczy, która się w ubiegłym roku pojawiła, czyli e, Altar of Stones i Blessingi. w tym momencie mamy tutaj, jak otwieramy ja jestem tutaj. Mamy wishlist. Niestety, to nam daje tylko dwa razy większe szanse na to, że trafimy któregoś z tych championów. Jak można byłoby to zmienić? Każdy wybrany tutaj czempion dawałby o 5% większe szanse na to, że trafimy tego czempiona, ale moglibyśmy wybrać trzy razy tego samego czempiona, co ogólnie dawałoby nam 15% więcej szans że dany czempion wpadnie tak i to byłoby na każdy tutaj na każdą rzadkość mógłbym wybrać sobie 3 razy syfy i miałbym 15% szans na to że wpadnie syfy dodatkowo obecnie możemy tutaj trafić czempionów których tak naprawdę nie mamy jak spojrzycie tutaj to są w dużej części Mariczka nie mam Tarasa nie mam Tutaj tego też nie mam. Jej nie mam. Maszaleda nie mam. Nie mam. Rej tutaj chyba też nie mam. No więc, jeżeli albo mogłoby być tak, że nie trafiamy czempionów, których nie mamy, albo szanse na to, że to będzie czempion, którego nie mamy, są o połowę mniejsze niż te, że trafimy czempiona, którego mamy. To też podziałałoby bardzo na naszą korzyść. Dużo mniejszy RNG by było, dużo większe szanse mielibyśmy na to, że trafimy te dwie rzeczy razem sprawiałyby, że mamy dużo większe szanse na to, że trafimy takiego czempiona jak chcemy i że nie będzie to czempion którego nie mamy którego nie mamy w ogóle na naszym koncie OK, idziemy dalej jeśli chodzi o RNG tutaj przejdziemy do tego i te chesty diamond, chest i tak dalej obecnie jeżeli już zbierzemy to Trafiamy losowo jedną z tych nagród. Problem jest taki, że mamy tutaj skrajnie różne nagrody, jeśli chodzi o wartość. Z jednej strony możemy trafić legendarną książkę, z drugiej strony możemy trafić 500 tysięcy srebra. No kto przy zdrowych zmysłach myślał, że to jest fajny pomysł, to są tak skrajnie różne o różnej wartości nagrody, że tego nie powinno być w ogóle. Ani tych gemów to są, jeżeli chodzi o dżemy, Gdyby to były trzy razy więcej dżemów, jeszcze można byłoby się na tym zastanowić. Ale tu nie dość, że mamy tak nieznaczące ilości dżemów czy srebra. To jeszcze nie mamy równych szans na to, że trafimy. Każda nagroda nie ma po prostu równych szans. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, to chyba około 50% szans jest na to, że trafimy albo dżemy, albo srebro. To absolutnie nie powinno być na tym poziomie, gdzie tutaj musimy zdobyć na to prawie 65 tysięcy punktów i możemy wyjść z tego z 80 dżemami albo 500 tysięcy srebra, no to jest jakiś skandal. Tutaj powinny być tylko i wyłącznie naprawdę nagrody odpowiadające ilości zasobów i wysiłku, który musimy tutaj włożyć. I tutaj tak, okej, okay, legendarna książka, ale powinien być Sacred Shard. Wojdy nie jeden. Z trzy Wojdy z dziesięć, nie wiem, Ancient Shardów. Tych kurczaków nie jeden, też mógł być dwa albo trzy. Hmm. Jeśli chodzi o te Mortal Soulstone, soul y, przynajmniej 10, Tych z trzy powinien być tutaj yy, Mort. Yy, nie, Mortal Soulstone. Yy, tak jak mamy Sekrada, to taki. Yy, tabeczka. To też nie jest nagroda warta tego poziomu. 25 Immortal Soul Essence to powinno być przynajmniej 100 i powiedzmy 50 Eternal Soul Essence. Te nagrody powinny zniknąć tak, żeby to miało sens, bo sam pomysł nie jest zły, ale nagrody powinny tutaj odpowiadać wysiłkowi, jaki musimy w to włożyć. I dodatkowo. Równe szanse na trafienie każdej z tych rzeczy, a nie tutaj różne szanse przez to, że zdecydowana większość osób trafi te beznadziejne nagrody zamiast czegoś e, ciekawego. Ok. To jeśli chodzi o RNG w grze, przejdźmy do kolejnych rzeczy. Kolejną rzeczą, która wymagałaby poprawy. Są nagrody, które mamy w turniejach. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać po fuzji. Mam nadzieję, że Plarium troszkę się ogarnie i nie będzie to wyglądać tak jak ten jeden turniej, który był przed fuzją, gdzie mieliśmy tak tutaj yy, te punkty do Titan Event plus Plarium Points zamiast tych najlepszych nagród. Mam nadzieję, że nie wrócą do tego i będzie to lepiej wyglądać. Ale generalnie tutaj przydałoby się zdecydowanie poprawić te nagrody, ponieważ obecnie. Ilość potrzebnych zasobów, żeby zdobyć tą książkę, tego, ile? trzygwiazdkowego, dwa, trzygwiazdkowe kurczaki. No, ilość zasobów, które musimy włożyć jest nieproporcjonalna do tego, co na końcu dostajemy. Tutaj naprawdę cały czas powinny być tego, tego typu nagrody, jak pięciogwiazdkowy kurczak gdzieś na dole, powiedzmy, może nie z tej ale void, jakiś jeden void, powiedzmy, po dwa, trzy ancient shardy, kurczaki czterogwiazdkowe, książki, właśnie... No, może nie legendarne, ale e, często książki epickie. Jeśli chodzi o energię, o dżemy, to powinny być to przynajmniej dwa razy większe ilości tych monet, wszystkich, albo jak są esencje, to też powinny być to zdecydowanie większe ilości. I można tutaj dać tych nagród, przecież więcej, nie musimy się ograniczać do takiej ilości, ale można by było dać więcej. Plus. Te punkty, które dostajemy, okej, okay, fajnie, że je dostajemy, ale to nie powinno być zamiast nagród, które mamy obecnie, tylko to powinno być coś dodatkowego i na przykład, nie wiem, wcisnąć jeszcze jeden próg z dodatkową tutaj taką nagrodą z tymi punktami, albo dołożyć, mamy kurczaki i dodatkowo jeszcze 500 tych punktów dostajemy. Wtedy yy, myślę, że gracze byliby dużo bardziej zadowoleni. Nie byłby to jakiś duży wysiłek ze strony plarium i koszt ze strony plarium. I myślę, że y, wilk byłby cały i owca, nie, odwrot, popieprzyłem, przepraszam za wyrażenie. Owca byłaby cała i wilk byłby syty, ponieważ gracze więcej zasobów by y, tutaj wykorzystywali, żeby to robić, co oznaczałoby większe przychody w plarium, a my byśmy mieli z naszej strony y, lepsze nagrody. Nagrody warte z zachodu tak naprawdę, więc to wymagałoby y, naprawdę poprawy. Dodatkowo mogliby dołożyć legendarne książki, chociaż tyle do Hydry, żeby tam byłoby, żeby tam mogli te książki jeszcze farmić, no bo jest coraz ciężej w grze o książki, a potrzebujemy ich naprawdę dużo. Kolejną rzeczą, którą mogliby się wziąć, to jest Market. To się nie zmieniło od początku gry. Tutaj to powinno się skalować do poziomu. Przede wszystkim, no tak jak ja teraz wchodzę tutaj i mam Sety kom, rzeczy common Pięciogwiazdkowe No W życiu nie będę czegoś takiego tu kupował Tu powinny być na moim poziomie rzeczy Sześciogwiazdkowe e, I żeby miał możliwość epickich Legendarnych a nie, a nie tego co tutaj widzę I powinny być wszystkie Może nie wszystkie sety które są w grze Ale na przykład wszystkie sety z dungeonów Chociaż nie wiem czy wszystkie Ponieważ tych setów jest naprawdę dużo Powiedzmy Byłaby opcja wyboru, i mógłbym wybrać sobie, jakie sety chcę, ale żeby nie było za łatwo, że wybiorę sobie tylko te naprawdę fajne, więc powiedzmy limit 15, set, 15 setów i wybieram sobie powiedzmy 5-6 setów, które mnie naprawdę interesują, ale żeby to troszkę rozwodnić, no bo larium ze swojej strony też musi mieć jakiś, e, musi się ich dla nich opłacać, więc powiedzmy, musiałbym wybrać jeszcze. 10 setów, które mnie niekoniecznie interesują, ale żebym nie trafiał samych Savage, samych, e, samych Regeneration speed setów, ale żeby tu było coś, co naprawdę się opłaca. Dodatkowo mamy miesięcznie 5 Ancient shardów, no więc dołóżmy do tego 5 e, tych małych Mortal Soul Stone'ów, jakieś 1 czy dwa wojdy miesięczne jakby się pojawiły, też by nie było źle. Książki mogłyby się tutaj co jakiś czas pojawiać. Coś, co by sprawiało, że to miałoby sens, bo bardzo szybko to przestaje mieć dla wielu graczy jakikolwiek sens. Dodatkowo mogliby tutaj nie zrobić tego marketu tylko na, żeby tutaj mamy tylko market, ale mogłyby być zakładki dające nam szybkie linki do wszystkich sklepów w całej grze. To raz, dwa. Zrobiłbym jedną wspólną walutę dla tych wszystkich sklepów, bo tych walut już w tej grze naprawdę jest bardzo dużo i taki nowy gracz naprawdę się w tym wszystkim może pogubić. Gdybyśmy mieli wspólną walutę, oczywiście mielibyśmy wtedy więcej możliwości, żeby tego farmić. No nie tak jak teraz, ale zastąpić te wszystkie waluty jedną i na przykład też Great Hall, y moglibyśmy te y medale przerabiać na tą wspólną walutę. Albo po prostu te medale mogłyby być w pewnym momencie też walutą, za którą byśmy kupowali w sklepie. To sprawiłoby, że arena po tym, jak zrobimy cały Great Hall, miałaby ciągle naprawdę duże znaczenie. Więc taki jest mój pomysł, jeśli chodzi o te sklepy. Idziemy dalej. Teraz chciałbym pomówić o quality of life takich zmianach, które ułatwiłyby nam granie i sprawiłyby, że. Pewne irytujące rzeczy mogłyby pójść w niepamięć, więc chciałbym pomówić o kilka takich sprawach, które mogłyby e, się pojawić. Przede wszystkim e, pomysł, świetny pomysł, który jest w Eternal Evolution. Otóż, trafiamy pełno tych kurczaków, tak e, tak mogłem zrobić, common, uncommon. Oni mogliby być automatycznie zmieniani na browary, bo i tak... Przeważnie ich wykorzystujemy tylko do tego, żeby podnieść poziom, dać troszkę XP naszym innym czempionom. Więc mogła być opcja, że sobie zaznaczamy i automatycznie, kiedy otwieramy szardy, Mystery szardy i trafiamy tych czempionów, oni są automatycznie przerabiani, właśnie na browary. Co sprawiłoby, że nie musimy potem mozolnie robić czegoś takiego. Wrzucamy po 6, upgrade, sześciu, upgrade, 6, upgrade. To jest naprawdę marnowanie. Czasu I tylko irytowanie graczy. To powinno być automatycznie zamieniane na browary. Tutaj wchodziło, oczywiście, tutaj, albo to mogłoby być na podstawie tak: Affinity. Mam Championów Force, no to tworzę browary Force, chociaż tych voidów byśmy nie, nie, nie tworzyli, więc mogłoby być albo losowo, jak browary losowe, się, losowe Affinity, albo po prostu na podstawie Affinity y, tych commonów i Uncommonów. To jest pierwsza zmiana. Ja sobie tutaj zerknę na moją listę. Hmm. Super Raids. Obecnie mamy Super Raids. To jest coś, co ma nam przyspieszyć grę. Mamy to na stałe tylko tutaj. I możemy tutaj powalczyć. A już zrobiłem. W każdym razie możemy zamiast jednej walki dać walkę razy dwa. To powinno być. Nie tylko tutaj, ale też w innych obszarach gry. W Dungeonach też na stałe to mogłoby być włączone i mogłoby to być nie razy 2, ale na przykład moglibyśmy zrobić raz suwak, czy chcemy razy 2 do razy 10, i wtedy dużo szybciej, dużo mniej czasu byśmy na tym spędzali. Byłoby to naprawdę coś, co oszczędzałoby kupę czasu. Idziemy dalej masterki. W tym momencie masterki możemy kupować albo je farmić. No na poziomie, kiedy już możecie farmić 15 poziom, e, radzę kup nie kupować, radzę to farmić, ponieważ będzie to was kosztować mniej e, mniej gemów, ale jeżeli już chcemy kupić i na przykład już a już nafarmiliśmy troszkę tych masterek, to powinna być opcja, że przy może idę do kogoś kto nie ma masterek. Nie ma. To w tym momencie jak chcę kupić to muszę wydać 800 gemów i to jest niezależne od tego czy już mam jakieś masterki czy nie. Więc zmiana powinna być taka, że jeżeli już mam powiedzmy na przykład połowę masterek, to też odpowiednio mniejsza cena jest, jaką muszę zapłacić, żeby dobić do maksa wszystkie skrole, tak? To powinno być prorajtowane i nie powinienem za każdym razem płacić 800 tylko w miarę ilości, mniejszej ilości scrollów, które potrzebuje kupić to ta cena też powinna być, e, powinna być niższa. E, idziemy dalej. Token Trader. Jedna z najgorszych rzeczy, jeśli chodzi o mm, o system duplikatów. To powinno być rotowane. Ci championi powinni być rotowani i może nie wszyscy w grze, bo to by bardzo wpłynęło na zarobki Plarium. No a ta gra musi jednak na siebie zarabiać, jeżeli ma żyć. Jeżeli nie będzie zarabiać, po prostu szybko umrze. Więc może po prostu dajmy tutaj losowo sześciu czempionów poprzednie fuzje, fragmento fuzje i może czempionów z, z Doom Tower, żeby na przykład kopię takiego czempiona trafić, albo szybciej takiego czempiona zebrać. Więc powiedzmy, nie wiem, raz na miesiąc losowo zmienia się tutaj. Yy, zmieniają się tutaj czempioni. Można by dodać, tak jak tutaj mamy czempionów, którzy niekoniecznie byli fuzjami, można by dodać właśnie jakiś czempionów dodatkowo, więc to mogłoby się zmienić. Później mamy sam sparring pit. Obecnie musimy za każdym razem kliknąć, żeby kolejny poziom się wbijał. Zmiana automatycznie idzie i jeżeli to zostawimy, to dopóki nie dojdzie do maksymalnego poziomu, to będzie kolejny poziom. Się tutaj wbijał. Później Daily Login Rewards. Od pewnego momentu, czempionów, których tutaj mamy, tak, te fragmenty, które zbieramy, to są czempioni zbyt słabi, żeby na danym poziomie już wnosili jakąś wartość. Więc wróćmy do tego, żeby dawali nam zamiast tych czempionów, tych fragmentów, oddajcie nam Sacred Sharda i pięciogwiazdkowe kurczaki. Oddajcie nam to wolę. Sam sobie otworzyć i mieć szansę na dobrego czempiona niż to. A ci czempioni mogliby trafić normalnie, oni są i tak normalnie z szardów dostępni, ale mogli właśnie by być też w token traderze dostępni. Mi, myślę, że to byłoby e, z korzyścią dla nas wszystkich. I na koniec ostatnia rzecz to te nagrody tutaj. Jakiś czas temu oni to troszkę energii miałem nie brać troszkę dostosowali do tego jaki jest poziom, ale to naprawdę nie jest wystarczające. No 55 tysięcy srebra po 90 grania. no co to jest? Jakby to było 500 tysięcy ok Tutaj powinno być, powinny te rzeczy być dużo lepsze. No, Ancient Shard może byłaby tutaj przesada, ale to powinny być. Mm, na przykład dwa refile, bo. Więcej rzeczy jest do robienia, potrzebujemy więcej energii, więc mogą być tutaj troszkę gemów, yy, dwa refile. Yy, tutaj nie wiem, po, yy, 10 razy więcej tego, tego srebra. To naprawdę powinno być coś, co jakoś realnie wpływa na grę, a nie takie, no, w większości kompletnie nic nieznaczące nagrody. No, poza, poza tym jedną buteleczką. To cały i tym refilem na koniec to cała reszta jest naprawdę nic nieznacząca. Ok, to tyle jeśli chodzi o zmiany. Na pewno macie milion pomysłów z waszej strony, więc napiszcie w komentarzach, czy spodziewacie się przede wszystkim jakichś zmian po tym, jak zmienia się CEO i jakie zmiany chcielibyście widzieć w grze. A ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.